Siedziba władz starostwa stoi w samym centrum Bolesławca. Ten osobliwy cud myśli architektonicznej przeszedł już wiele mniejszych i większych modernizacji, bo inaczej w ogóle nie dałoby się z niego korzystać, a tak charakterystycznego budynku burzyć szkoda. To punkt orientacyjny na mapie Bolesławca. Zarząd powiatu zdecydował się przeznaczyć środki na dostosowanie okrąglaka, budynku okrąglaka, do, dla potrzeby osób niepełnosprawnych. Wiąże się to z tym, że pomysłem zarządu jest, aby. Pomimo tego, że starostwo dzisiaj i jego jednostki znajdują się w dwóch budynkach, zrobić to, zrobić małą reformę, tak aby starostwo powiatowe w Bolesławcu jako jeden urząd znajdowało się w jednym budynku, zaś pozostałe jednostki organizacyjne powiatu bolesławieckiego, w szczególności powiatowe centrum pomocy rodzinie i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego znaleźli się w drugim osobnym budynku właśnie w Okrąglaku. Okrąglak ma 1000 metrów kwadratowych powierzchni, ale jest wyjątkowo niefunkcjonalny. Tak czy inaczej starosta z zarządem i najbliższymi współpracownikami przeniosą się na ulicę Armii Krajowej. Na parterze będzie powiatowe centrum pomocy rodzinie, dlatego trzeba okrąglak przystosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiatowe centrum pomocy rodzinie bardzo szeroko i bardzo często współpracuje z osobami niepełnosprawnymi i to powoduje, że konieczne jest, aby mieli oni, miały takie osoby ułatwiony dostęp do tego budynku. Stąd w planach postawienie windy podnośnika, który pozwoli takiej osobie wjechać na pierwsze piętro okrąglaka, gdzie będzie mogła w sposób już swobodny poruszać się i kontaktować z urzędnikami ale również konieczność dostosowania łazienki, sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności osób na wózkach. Już we wrześniu wszystkie przeróbki powinny się zakończyć. Szacunkowy koszt remontu łazienki i instalacji windy to około 100 tysięcy złotych. Do Okrąglaka przeniesie się również powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który teraz liczy 5 do 6 osób, stanie się okręgowym inspektoratem, obejmie swoim zasięgiem ponad 3 powiaty, wobec czego w związku z tym konieczne będzie no, znalezienie większego miejsca na zatrudnienie większej ilości osób. Oczekuje się, że będzie to nawet koło 20, wobec czego ten budynek w Okrąglaku naprawdę zostanie wykorzystany co do centymetra kwadratowego. Okrąglak, dawna siedziba Komitetu Miejskiego PZPR służy Bolesławianom na Okrągło od prawie 50 lat.